Największej w Polsce papugarni Carmen, znajdującej się w Łodzi na ulicy Sterlinga 26. Nazywamy to miejsce domem papug z tego względu, że tak jak widać, wszystkie nasze ptaszki, no mamy nadzieję, czują się tutaj jak w domu. Żaden nie jest uwięziony w klatce, latają sobie swobodnie, mają kontakt z ludźmi, przede wszystkim z dziećmi. Dla nas wszystkie okazy są tu wyjątkowe. Jesteśmy ich opiekunami i jesteśmy z nimi bardzo związani i vice versa, tak jak widać. Ten okaz, który siedzi tutaj u mnie na ramieniu, jest najmłodszym mieszkańcem naszej papugarni. Jest to niespełna 4-miesięczna Ara Severa o imieniu Duduś. Duduś uwielbia kontakt z ludźmi, zresztą jak wszystkie nasze ptaki. Naszą papugarnię zamieszkuje około 190 papug, ponad 30 gatunków. Wszystko są to ptaki, które pochodzą z prywatnych hodowli. Są to ptaki ręcznie odkarmiane, z tego względu one bardzo lgną do ludzi, bardzo są chłonne tego kontaktu z ludźmi. Nie jest absolutnie dla nich stresem siadanie na ramionach, na głowach, wręcz się tego domagają. Są stęsknione wręcz kontaktu z człowiekiem. Mają też, to jest pytanie, z którym często się spotykamy, czy one nie są zmęczone, czy one nie mają już dość. Tak jest tutaj ta cała powierzchnia, ponad 1000 metrów skonstruowana, że mamy również takie miejsca, gdzie one mogą sobie odpocząć zwyczajnie od siebie nawzajem, od kontaktu z człowiekiem. Nazywamy to taką strefą ciszy, strefą spokoju. Tam nie mają dostępu zwiedzający, mogą je podziwiać z daleka. No, z takich najbardziej, powiedziałabym, szlachetnych gatunków, jakimi się chwalimy, jest to 5 ar. Ara chloroptera i 4 również małolaty, można powiedzieć, są to Ary Araruny, Bolek, Lolek, Pixie i Dixie i nasza szlachetna Araruna, jedyna w tej chwili, jaką mamy heloptera, to jest, ma na imię Carmen. To jest taka nasza, nasze logo, że tak powiem, nasza sztandarowa papuszka. Prócz tego, no wiadomo, wśród tych 190 papu każdy z nas ma jakiegoś swojego ulubieńca, nie tylko jednego. Jest papuga amazonka niebieskoczelna, którą nazywamy koziołek. Nie bez kozery. Podejrzewamy, że pochodzi ona z hodowli, gdzie miała kontakt z kozą, ponieważ przepięknie beczy. Być może będziemy mieli okazję tego posłuchać. Jest papuga również amazonka, która pochodzi z czeskiej hodowli. Zaczyna mówić pierwsze słowa, jednak są to słowa po czesku. Więc też w związku z tym mamy duży ubaw, bo nie wszystko rozumiemy, co do nas mówi. Mr. Dwight jest gatunkiem papugi kakadu żółtoczuba. No właśnie. Fryzury zawsze mamy tutaj ciekawe. Jest to kakadu żółtoczuba. Mr. Dwight jest najstarszy z całego stada. Jest 9-letnią papugą. No i odnosimy nieodparte wrażenie, że on tutaj rządzi. Mr. White daje hasło, wtedy wszystkie zaczynają fruwać. Nie wiemy do końca, co to znaczy, ale no, rozpoznajemy, kiedy za chwilę coś takiego nastąpi. Papugi, jak potocznie się mówi, papugują, czyli powtarzają
słowa, bądź nawet całe zdania, które im mówimy. Najbardziej chyba takie chłonne nauki mówienia są Amazonki niebieskoczelne, Żako, potrafią śpiewać piosenki, potrafią mówić całe wierszyki, natomiast wymaga to bardzo dużo pracy ze strony opiekuna. Jeżeli mamy zamiar posiadać papugę, która będzie rozmawiała bez mała z nami, tak, powtarzała słowa, musimy mieć świadomość, że nie może to być ptak, który będzie zamknięty w klatce na 12 godzin czy na 10, ponieważ wychodzimy do pracy, tak? To musi być ptak, który ma cały czas kontakt z opiekunem. Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, żeby nauczyć papugę mówić swojego imienia, dzień dobry, do widzenia, podstawowych takich słów. To miejsce powstało przede wszystkim dlatego, żeby ludzie, uczniowie mieli bezpośredni kontakt z naturą, z przyrodą, tak? Jest to bardzo istotne w kształceniu, w dorastaniu młodego człowieka. Nie tylko oglądamy zwierzęta w telewizji, ale możemy również je zobaczyć tutaj. Papuga jest chyba jednym z bardziej rozpoznawalnych ptaków na świecie poprzez swoje ubarwienie, poprzez swoje zachowanie, szybką naukę mowy, tak? Wiele z tych ptaków tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy już gatunkowo zagrożonych wyginięciem. Szacuje się, że około 350 gatunków jest na świecie, natomiast duża część już zaczyna być zagrożona wyginięciem. Tutaj też fajnie, bo dużą rolę odgrywają ogrody zoologiczne, które opiekują się, które starają się gdzieś rozmnożyć, utrzymać gatunek, tak? I wielka chwała im za to, bo człowiek może to zobaczyć, jak wygląda, jak się zachowuje. Papuga jest bardzo inteligentnym ptakiem przywiązującym się bardzo mocno emocjonalnie do swojego opiekuna, ale potrafi mieć również swoje kaprysy, potrafi się na przykład odwrócić i w cudzysłowie powiedzmy nie dochodź do mnie, bo mnie tu nie ma. Nie będzie z nami współpracowała. Niesamowite ptaki o niesamowitej inteligencji. Dudusiu, a teraz ładnie mówimy, promuje łódzkie. Pięknie, promuje łódzkie. Buziak. Piękny buziak.